Można. Ale przekrojona. Z jądrem, ze wszystkim. A, no to... Co zrobisz, jak już koronawirus się skończy, epidemia i pandemia i kwarantanna się skończą? Ja myślę, że niewiele się zmieni w moim życiu. Dalej będziesz no life'em, piwni takim? Dalej będę no life'em. Nie, tak naprawdę chyba jedyne na co czekam, to na takie zajęcia zorganizowane. Bo treningi mogę robić w domu, pracuję głównie z domu. I tak. Przestępczość zorganizowana. Tyle co jeżdżę do Warszawy i w sumie tego mi trochę brakuje, ale w sensie cieszę się, że mogę trochę odpocząć od podróży do Warszawy, za którą zaraz zatęsknię na pewno. Ale najbardziej mi brakuje tego, że nie mogę chodzić na zajęcia śpiewu i emisji głosu, że nie mogę chodzić do grupy teatralnej. Brakuje mi najbardziej chyba czegoś takiego. No i chyba... No i ludzi. Chyba nie mogę się doczekać ludzi. Ja zawsze mi najbardziej brakuje ludzi i chyba nie mogę się trochę doczekać w końcu mojej zaległej 30. No zamierzam ją zrobić, nawet jak będzie to za 3 miesiące. Zróbmy ją w lesie. Będziemy tańczyć nago wokół posągu Sowy. Dobra. Jak iluminaci, jak na iluminatów przystało. Okej. Okay. No. A tobie? Ciebie? Tobie? Mi? Nie wiem, jakie było pytanie, nie wiem, jaki dodać. Wiesz co? A mi brakuje, mam teraz 1000 pomysłów, bo to też mi się przydało, tak naprawdę odpocząłem trochę. Zmuszony do tego, żeby siedzieć w domu i nie jeździć gdzieś. Teraz dopiero widzę tak naprawdę, ile ja przejeżdżałem. No. Jak zalałem na początku miesiąca bak i jest ponad połowa cały czas jeszcze, a tak to czasami co 3 dni trzeba było tankować. No to prawda, więc... mój samochód też odpoczywa aktualnie bardzo mocno, ale tak tęsknię za nim już. No coś w tym jest. I... trochę mi tęskno do tego, żeby wyjść na zewnątrz i ponagrywać jakieś rzeczy z brazem, wiesz, takie w plenerze. Zwłaszcza, że pogoda się zaczyna robić fajna, a pomysłów jest sporo. Ja mogę być teraz twoim brazem. Sorry, braz. Możesz być twoim brazem. No tak i ten. No dobra, już mniejsza. Nie będę brnął to aż tak daleko. Ale wiesz co? I kontakt z bliskimi też, no bo do starszych osób z rodziny nie można na póki co chodzić, no więc tak. To też jest, wiesz... Czyli jak zwykle jakieś... ludzie. Tak to wygląda. A póki co las. Ale to jest ładnie, zobacz. Coś pięknego. Oczywiście aparat tego nie odda. On jest tak kotny, szpagatowy, jak to było za czasów tańca. Jak się robi skok szpagatowy? Nie powiem, bo jestem rozciągnięta i sobie zerwę zaraz tak. Przywodziciela. Uwodziciele. Kasę, potem zobaczyć. Las w poszukiwaniu kleszcza. Dziś na śniadanie taki omlet o naleśnik niskowęglowodanowy, czyli bez mąki tradycyjnej. W składzie są jajka, mleko kokosowe, mąka kokosowa i trochę wody gazowanej. Zrobiłam porcję na dwa takie naleśniko omlety. Dzięki dodatkowi mąki kokosowej, dosłownie odrobinę, one stają się dzięki temu bardziej sztywniejsze niż tradycyjny omlet. Wygląda to tak. Już tutaj mam nałożone moje dodatki. Tu są oczywiście mrożone wiśnie, truskawki rozmrożone, masło z orzechów laskowych, ja używam aktualnie tutaj Dawida Dobropolskiego masła i jogurt kokosowy. Firmy tutaj Planton, pewnie możecie go kojarzyć generalnie głównie z Lidla. O jogurt kokosowy bez dodatku cukru. I czekam na kolejnego. A na wierzch zrobię sobie coś a la cukier poderele, oczywiście bez cukru, czyli erytrytol, słodzik, o którym mówiłam w jednym z Q&A pierwszych. I ten słodzik, on jest taki oczywiście bardziej kryształkowy. Przesypię go do moździerza i w moździerzu zrobimy cukier pudery. No i skończyłam i widać, że jest taki typowy cukier puder. Też słodki, a bez kalorii. I tak wyglądają gotowe. Jeszcze posypałam na wierzch, poza tym moim cukrem pudrem, posypałam wiórkami kokosowymi. A masło laskowe uwielbiam, bo smakuje trochę jak taka Nutella, bez cukru.
A teraz pokażę wam przekąskę, która jest podobna do tego śniadania, które widzieliście w tym vlogu. Ale to jest przekąska innego dnia, bo zazwyczaj jeden z posiłków robię taki, który zawiera owoce niskocukrowe właśnie, a pozostałe posiłki, dwa bądź jeden, są zazwyczaj wytrawne. Zobaczycie zaraz sobie tu. Tym razem mam mieszankę typu jeżyny, porzeczki, chyba trochę malin i właśnie porzeczki zarówno czerwone, jak i czarne. No i tym razem dorwałam też plantona, ale śmietanę. To nie jest żadna reklama tego plantonu, po prostu to są nieliczne z w miarę dobrym składem jogurty kokosowe na rynku. Staram się znów unikać na białą, niestety. Bardzo kocham sery, ale no zdrowie. Ja niestety powinnam ograniczać na jakiś czas nabiał z przyczyn zdrowotnych. I to jest świetne, bo te jogurty, które widzieliście wcześniej, te jogurty, no to są jakby takie, wiecie, potrzebują dużo dodatków do posiłku, a to ma więcej tłuszczu, ma więcej kalorii i ja tego chcę w posiłku, ja chcę posiłki więcej kaloryczne i jeść je rzadziej niż co chwila po prostu podjadać. Tutaj oczywiście dodam znowu te masło moje z orzechów laskowych, a później jeszcze po posiłku kawa z mlekiem kokosowym, także kokosowo full. I czas pracy. Dołączam do kostka śniadania. Poszedł się ubrać w garnitur do vloga. Co on tu je? Upiekł sobie szynkę i ją je teraz. O, Astrofaza lubi twoje zdjęcie. Lubi moje zdjęcie. Tak, lubię. Bardzo ładne. Zwłaszcza, że sam je zrobiłem. Więc to trochę takie jest jak lizanie się po wiadomo czym. Tak jak lajkowanie swoich własnych postów troszeczkę. Tak, no. Są takie osoby. Ale co innego jest, jak ktoś na przykład pisze coś niby śmiesznego i daje sobie ha, ha, ha. A to nie widziałam tej sytuacji. No, wielokrotnie. Znalazłem coś bardzo fajnego. Możemy zrobić sobie małą grę. No, no. Ja będę ci mówił organ wewnętrzny, a ty musisz znaleźć warzywo, owoc, produkt żywnościowy, o, że tak powiem, który będzie najbardziej podobny do tego. Zaczniemy od czegoś łatwego. Oczy. Marchewka. Tak. Przecięta marchewka, wygląda jak oko. Widziałaś to już. Nie kojarzę takie opisy generalnie. Mózg, prosty. Orzech włoski. Płuca. Ale dwa czy jedno? Jedno. Raczej chyba pęcherzyki płucne z tego co widzę. Kalafior. Też dobre, aczkolwiek to są winogrona. Serce. Serce to będzie papryka albo papryka. No, tu jest pomidor, ale ja bym też paprykę wybrał. No. Papryka jest dużo bardziej podobna do serca, aż czasami jak ją rozkrajam, to mam to serce się kraje, można powiedzieć. Dobra, żołądek. Czekaj, niech sobie wyobrażę, jak wygląda żołądek. Nie wiem. Tu jest imbir, ale ja bym nie powiedział w życiu. Imbir? Nie. Fasol, nie, to nerka bardziej fasolowa. No. Dobra, moszna. Ale przekrojona. Z jądrem, ze wszystkim. A, no to jakaś wiśnia albo czereśnie. Figi. Takie. Aha, no tak, no w sumie tak. Jakby wyobraziłam sobie dwa, no to wtedy. A pierś? O, to jest dobre. Pierś przekrojona na pół, tak pierś. To jakaś cytryna. Aha, cytrusy. Tak? No dobra. Właśnie. Trzustka. Trzustka to jakiś. Ewentualnie to może być też wątroba, moim zdaniem. Tak? Ale to jest, kurde, trzustka wędrowa, to jest inny kształt. No dobra, niech będzie, że trzustka. To... Ale jak powiedziesz, że podobne do wątroby, to już nie zmieniłem. Znaczy z koloru bardziej do wątroby, a kształtem praktycznie do trzustki. Takie zabawy właśnie, jak się dwóch edukatorów spotka ze sobą. No nie wiem. Powiedz mi. Słodki ziemniak. Bataty! No faktycznie, batat. Nerka proste. No to fasola, tak? Czerwona. A może być biała? No tak, a czerwona już w ogóle kolorem nawet przypomina, nie? Nerki są czerwone? Nerki są takie, znaczy czerwona fasola jest taka brązowa tak naprawdę, nie? Mało czerwona. Seler. Seler. Teraz odwracamy, ja ci daję warzywo, a ty powiesz mi, do czego jest podobne.
Seler, niech pomyśl, jak wygląda seler. A, seler. Jakie łodygi są? Nie wiem. Kości. No faktycznie wygląda jak takie kości, no. Nie no, ale on ma takie faktycznie jak strzałkowa i pistolowa tak wygięte, albo jak promieniowa i łokciowa. To teraz wracamy z powrotem. Słuch, a właściwie ma łużowina uszna. Jakiś ślimak. A, ma łużowina uszna, okej. Ma łużowina uszna. Masz czas, aż wypije łyk kawy. Pokaż ucho. Nie wiem. Pieczarka przekrojona. Co? Faktycznie, no zobacz. Nieprawda. Podobne. Może on by powiedział, what? Pewnie by powiedział, nie wiem, czy widać, pewnie nie widać. Dobra, to jeszcze macica na koniec. Z wsadem. Macica to będzie takie coś. Nie, to nie jest macica, to jest takie coś, bo pokazałaś też jajowody i jajniki. Powiedziałeś w całości. Nie, macica z wsadem powiedziałem, czyli z dzieckiem w środku. Aha. To ten środek papryki taki. Znaczy, ale kształtem awokado tutaj proponują. I awokado też ma taką pestkę właśnie w środku, jak dzidziuś. Nie wiedziałabym, że to podobne. Tak. Dzidziuś, w ogóle dziwne słowo, dzidziuś. Mam psa i nie zawaham się go użyć. Cześć psie. Jak minął twój dzień? Pies nie musi jeść. On się odżywia praną i oddaje też wszystkie nieczystości w formie energii. Grubo mury. Najważniejszym posiłkiem każdego dnia jest piwo i chipsy i orzeszki. Najważniejszym posiłkiem każdego dnia jest oczywiście śniadanie. No i takie śniadanie warto też odpowiednio podać. Wtedy je się smaczniej, trawi się lepiej i generalnie wszystko jest dużo, dużo lepsze. A o, chociażby na przykład tak. Dłużej w sumie spędziłem na układaniu tego niż na gotowaniu i przygotowywaniu, ale chyba warto było. Jest zimno, więc jedziemy na spacer samochodem. Przejechać się dookoła miasta. Tak chyba się nie rozsiewa wirusa. Tak się nie rozsiewa wirusa, tak można. Smutny, deszczowy dzień. Trochę tylko smutno, że spaliny wygenerujemy, ale... A, no właśnie, nie jesteśmy eko. Co zrobić? Nie da się wszystkiego naraz, niestety. Dzisiaj dzień taki domowo, mało ruchowy, bo zimno. Będę zaraz może w PlayStation grać. Just Dance, bo to jest jedyna rzecz, której można się poruszać. Tomb Raider. W Tomb Raider uwielbiałam. Zawsze moje, mówiłam ci już, moje marzenie było zawsze, żeby sobie zrobić sesję zdjęciową a la Tomb Raider. A la Lara Croft. A ile jedzie policja? A my nie powinniśmy być na kwarantannie? A nie. Nie jesteśmy na kwarantannie. A no to my nie jesteśmy. No ale wracając do Tomb Raider, to zawsze marzyłam mieć sesję taką a la Lara Croft. No i nie wiem, może to kiedyś zrobię, może nie. Tak, zróbmy to. Jak będzie ciepło, weźmiemy pistolety z studio i zrobimy. Pistolety? Pistolety ze studio. A wiesz, że studio można tak jak radio odmawiać i odmieniać i to już jest poprawne. Tak? Typu, to mi mówił nasz kolega w radio. Nie jest tylko tak, kiedyś się też zawsze tak mówiłam i dalej tak piszę, bo tak brzmi mądrzej. A kiedyś tak było poprawne, ale oczywiście z racji tego, że ludzie i tak tego nie stosowali, no to chyba zmienili na idę do radia. A poprawne i myślę, że tak samo jest ze studiem, no idę do studia, a nie tak, do studio. Ale to jest nazwa własna, studio. To nazywa się studio. Okay. Ale to, co mnie cieszy, to jest prawie nie ma ludzi na zewnątrz, nie? Pojedyncze jakieś osoby, pojedyncze samochody, to dobre. Bo to jest dzień spania. Niedziela, dzień... spania. Opowiedz trochę o tym śniadanku. Śniadanko, tym razem keto śniadanko. Tak, jest mięso, są jajka, są chrzany, jest musztarda, jest łosoś, jest u mnie ser, u ciebie nie ma, bo ty nie jesz ser. I jest majonez. To jest przede wszystkim to, bo co bo ty nie jesz być. Ser. Jaka odmiana polska, tak. Bo ty nie jesz ser. A mięso piekłeś sam, trzeba podkreślić. Nie, mięso piekłem sam. W obawie przed głodem w kolejce do Lidla kosek je marchewkę. Co jest, doktorku?
Ja był kawał marchewki, zjadłem już połowę. Jesteś na diecie warzywnej? Z warzyw lubię najbardziej kabanos. Zbierany z drzewa kabanosowego. Nie polecam. Porankiem. Cześć, Jagerku. Jestem jak królewna Śnieżka, wracam do domu i kurde, wszystkie zwierzęta do mnie lgną. Tak, i buziaczki idą, międzypieskowe i międzykotkowe. Buzi, tak? Hej, dzisiaj premiera mojego odcinka o... No właśnie, o czym? O prawdopodobnym białku wewnątrz meteorytu. Zapraszam na premierę.